Witam, tu Centurion. Słuchajcie, o, ja mam śmieci. Idę sobie tutaj. Jak widzicie, jest śmietnik osiedlowy. O, mało tego. Nikt tu nic nie segreguje. To trudno. Ale chciałem parę słów tak powiedzieć dla fajnych, leśnych druhów, że właśnie raczej takie miejsca są miejscami do tego, żebyśmy zachęcali, żeby wyrzucać śmieci, a nie nosić je do lasu. To takie moje krótkie powiedzionko. A poza tym coś dla śmiechu wam pokażę, co znalazłem na śmietniku. Sorry, to nie ja wyrzucałem. Taka zapowiedź w tym momencie z mojej strony. Jak widzicie, Centurion już zwarty i gotowy. Idę za godzinkę z panią profesor. Jedziemy sobie coś tam pogotować, pohaszczungować i tak dalej. Także taka krótka zapowiedź, więcej nie potrzeba. Trzymajcie się. O, no tam sobie Centurion idzie teraz do klatki przysposobić się. Tutaj zapomniałem wam jeszcze dodać taką jedną rzecz, że las wzywa. Muszę ruszać. A teraz bardziej przyjazne warunki są, żeby pokazać wam mój drugi mały las, gdzie tam jest bardzo ciekawe drzewko i ono sobie tam sobie rośnie. Powiem szczerze, że nawet jakiegoś malutkiego pająka tam namierzyłem, a niech sobie żyje. Czasem jakąś muchę mu się wrzuci. A tutaj las horror. Także tak to jest. Ale dobra, to nie jest kuźniowanie, tylko trzeba iść na haszczung. Także tyle z mojej strony. No i co? Taki coś. Jeżeli ktoś tam oczekuje odpowiedzi z tego kanału, kanał prowadzę ja, a na tym kanale występują goście, ale tam był mianowany Mariusz Trapper w jakiejś tam zorganizowanej akcji przez kogoś, która się nazywa Forest Challenge, to ja chcę powiedzieć tyle, że jak Mariusz Trapper podejmie się, to ja oczywiście postaram się jakoś mu pomóc, natomiast Centurion gwoli swojej zasady, że skoro jest po to, żeby opowiedzieć, to robię to w ten sposób, że opowiadam o tym, natomiast sprzątać puchy czy inne gruchy też się sprząta, ale powiem szczerze, nie dopatrzyłem się nigdzie czegoś takiego, żeby ktoś mnie zamianował, więc nawet nie narzekam, ponieważ ja nie potrzebuję, że tak powiem, gdzieś pokazywać się, że obo sprzątnąłem, co nie znaczy, że jeżeli ktoś to zrobił, że tak powiem, to zaraz zasługuje na potępienie wszelakie, że posprzątał las. Nie, wręcz przeciwnie. Brawo. No ale jedni są od zrobienia tego, drudzy od tamtego. Ale jeżeli Mariusz Trapper podejmie, no to ja mu postaram się w jakiś sposób pomóc. Czekajcie dzisiaj na filmy z lasu. No i to coś trzeba będzie, nie widać, bo nie widać, a nieważne. O, obdymić. Także takim widokiem kończę tą zapowiedź dzisiejszą. Do zobaczenia.